Jaka przyszłość czeka chorzowskie szpitale? Lekarze kierujący oddziałami w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie podczas spotkania z dziennikarzami odnieśli się do koncepcji łączenia szpitala dla dorosłych ze szpitalem dziecięcym. Usługi pediatryczne, czyli leczenie chorych, zawsze mają i będą miały najwyższą referencyjność. Przez połączenie cały szpital uzyska taką możliwość, co zapewni stały dostęp bez konkursu do finansowania leczenia. I właściwie o to tylko i wyłącznie chodzi. Zgadzamy się z decyzją pana prezydenta o połączeniu szpitala, dlatego że myślimy tutaj wspólnie o wszystkich pacjentach miasta Chorzowa. Połączenie obu szpitali jest w mojej opinii decyzją słuszną, konieczną, która zabezpieczy wszystkich mieszkańców Chorzowa. Kolejki w ortopedii, jak Państwo na pewno wiecie, na tak zwane zabiegi endoprotezoplastyki, to jest około 600 osób oczekujących, z tego na zabiegi endoprotezoplastyki kolana jest to 400 osób i 200 osób na endoprotezoplastyki biodra. Jeżeli oddział czy cały szpital zostanie na pierwszym poziomie referencyjności, ortopedii w Chorzowie nie będzie, to znaczy, że te 600 osób będzie musiało od zera zacząć stać w kolejkach w innych szpitalach w oczekiwaniu na zabiegi. W tej chwili mamy 1500 pacjentów oczekujących na operację zaćmy. Jeżeli nie przystąpimy do... Jeżeli nie będziemy mieli zagwarantowanych umów z NFZ-em i przystąpimy do konkursu, prawdopodobnie stracimy ten kontrakt lub uzyskamy go na tyle niski, że oddział będzie zamknięty. Średnio wykonujemy około 40 operacji w trybie ostrym. W przypadku, gdybyśmy zostali na pierwszym poziomie referencyjności, trudno by nam było w takiej sytuacji przejąć obowiązki zespołu oddziału urazowo-ortopedycznego i przejęcie jeszcze tych pacjentów, którzy oni załatwiają w trybie ostrym. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania tego szpitala właśnie bez tych oddziałów specjalistycznych, na przykład odsyłania pacjentów neurologicznych, bo tacy na pewno będą trafiali na izbę przyjęć, do innych szpitali. Trudno nie popierać decyzji, która zabezpiecza dla mieszkańców miasta Chorzowa dostępność dla wszystkich seniorów tego miasta nadal do świadczeń geriatrycznych. Leczymy tylko pacjentów Chorzowa, głównie pacjentów Chorzowa. I jest to po prostu niewyobrażalne, żeby ten szpital się nie utrzymał. Dla mnie to jest po prostu jedyna szansa, to połączenie. Zmiany w funkcjonowaniu dwóch chorzowskich placówek wymusiły prace rządu związane z utworzeniem tzw. sieci szpitali.